Siemano, zobaczcie, kto do nas zawitał. Dawno się nie widzieliśmy, aż kilka dni. Nie, to jest ile? Tydzień. Dwa tygodnie, w internecie tak. Bo dawno filmu nie było. Co jecie? Burgerki. Nie wiem, ryba. Fish and chips, a my mamy tutaj mięso. Z ziemniakiem. Smacznego, kochani. Później się odezwiemy, bo tutaj gra muzyka. A my sobie tutaj plotkujemy. Dzisiaj tak szybko w pośpiechu. A się nagadaliśmy, słuchajcie, my zawsze mamy tyle tematy, fajnych co? Informacji do przegadania. I w ogóle cieszę się, że złapaliśmy taki fajny kontakt. Ale takie osoby, które interesują się tym, co ty. Tak, mają podobne zainteresowania. Podobne zainteresowania, podobne problemy. Też biznesowo działają podobnie. Jedziemy teraz do nas na chwilę. Idziemy pokazać im też nasze mieszkanka. I tyle, później pewnie pojedą sobie do domku, bo będą mieli bliżej niż z centrum. I słuchajcie, jutro prawdopodobnie jedziemy na działkę i przyjedzie pan naprawić nam antenę na działce, byśmy mieli ustawić, lepszy internet. Ustawić. Ona nie jest rozwalona, ale ustawić. I słuchajcie, co chciałem jeszcze powiedzieć? I dzisiaj mamy kolejnych chętnych na wynajem oglądających. Tak, dwie osoby aż w ogóle, na tą samą godzinę. Na tą samą godzinę, więc robimy trochę tak, wiecie, no. Ale też jest bardzo dużo osób z Ukrainy i postanowiłem, żeby ułatwić im jakby po prostu komunikację i informacje, wydrukować taką ulotkę, żeby wszystko opowiedzieć co i jak. Nawet państwo się pytali, czy są restauracje w okolicy, wiesz? Tak. Że lunchownia jest naprzeciwko. Wydrukuję taką mapkę, zrobię. Bo ja to szybko potrafię zrobić w Canwie, gdzie są sklepy, pytali, gdzie Biedronka albo Lidl. Takie proste informacje, które są ważne dla każdego. Tak, to są no takie, możesz nawet, wiesz, gdzie możemy pokazać, gdzie się idzie na spacer, nie? Tak, tak, gdzie mogą sobie przejść tutaj, wiesz, więc fajnie. No i też w trzech językach, po polsku, po angielsku i po ukraińsku. Ale za to pierwsze pytanie, jak dzwonią, to się pytają, czy miejsce parkingowe, czy miejsce postojowe jest aktualne razem z mieszkaniem. Więc jednak dużo osób z autkiem potrzebują gdzie jednak stanąć. Gdzie stanąć. To ciężko jest z parkingiem, no powiedzmy sobie szczerze, w mieście. I no to każde miejsce jest na wagę złota. Pamiętam, jak my parkowaliśmy za miejsce, nie? 250 zł? No, wtedy? W starym mieszkaniu jeszcze. Tak. I to na dworze, wiecie, na takim parkingu zbiorowym. Tak, nawet niby strzyżonym, a nie strzyżonym. Ale taki strzyżony, nie strzyżony, no. Że możesz przeskoczyć przez ogrodzenie takie malutkie. No. Mały chłopiec z Biedronki, właśnie odwiozłam Lalę i wpadłam na chwilę do Biedry. To, co tu widzicie, jest warte 160 zł. Sporo. No ale wzięłam też droższe produkty. Banany, takie, Darek do mnie, gdzie są banany? Nie ma bananów. Pomidory, rukola, gruszki, ogórek. Mówię tylko takie zafoliowane, bo nie wiem, po co foliować ogórki. One jest niby bio, ale... Po co foliować ogórki? Nie wiem. Nie wiem, po co foliować. Tutaj też mogłaby być ta siateczka. Nie wiem. Nie wiem, to pewnie jest kwestia przewożenia. Awokado, to było jedyne miękkie, więc wziąłam te. Pieczywo wziąłam, pizzę, nie wiem czy lubicie, ale spróbujcie, słuchajcie. Można zrobić na zasadzie trochę jak pizza, trochę po prostu oliwą, rozmarynem posypać i pokroić, jak jesteście na imprezie. Bardzo fajna sprawa. Znajdziecie ją w tych gotowych pieczywach. Chciałam powiedzieć drożdżówki. Chleb ten, tego nie jadłam chyba jeszcze, chyba z żurawiną. I dla Darka i młodej ciabaty. Tu mam sok jabłkowy, bo nam się przez weekend skończył. Mini mozzarelka, halloumi, jajka, bo też się skończyły. I kupiłam mochi, pewnie te mochi były drogie, coś podejrzewam. Na bank, ale tak kocham mochi. Od kiedy byłam u Ewy i u Sary, to tak polubiłam mochi. Pokochałam, w UK jest taki wybór smaków, u nas takiego wyboru nie ma. A tutaj słuchajcie, darmożka, nie no, coś to kosztowało, ale darmożka z naszego garażu, czyli ogóry kiszone. Uwielbiamy wszyscy, to są z 2020 roku, więc ogórki mają kilka lat, a nadal są przepyszne i to są najlepsze ogórki, jakie Darkowi wyszły. Nie wiem, od czego to zależy, dlaczego te na przykład z tego roku wyszły gorzej, z jesieni. Te wyszły, nie, kiedy robiliśmy wakacje, te wyszły dosłownie najlepsze. Także nie wiem. Nie wiem, Darek, czy to jest kwestia zakrętek, czy to jest kwestia coś tu zagrało, tak, że wiecie, czy proporcji, ale nie mam pojęcia. Te wyszły przepyszne. Także mini zakupy 160 zł, w sumie nie wiem na co. Nie. No ale wzięłam drogie produkty, wiadomo, więc na to idzie. Kawusia mrożona, słuchajcie, ja mogę pić kawę mrożoną. Cały rok, ja nie wiem co ja mam, ja uwielbiam kawę mrożoną. Bardziej niż zwykłą. Okej. Okay. Trochę więcej, bo trzeba zacząć dzień. Jemleczko jest takie.
zapraszam cię, Darko. Zapraszam, jestem gościem. Kochanie, chodź tutaj. Pani kosmetyczki. Dzień dobry, cześć. 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 Pani, to ten dzień. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego głównego filmu na Stylizację TV, to dowiecie się tutaj, że stworzyliśmy razem z uzdrowisko maseczki i to jest ten przełomowy nasz produkt. A mamy to już bardzo długo, nie mogliśmy nic powiedzieć. I dawno już używaliśmy, słuchajcie, nie, ty nie używałeś. Nic, ja jeszcze nie miałem. Darek dzisiaj pierwszy raz używa. Słuchajcie, powiemy wam trochę dzisiaj o backstage'u, trochę więcej niż mówiłam wam na filmie na moim kanale. Tak, Darek mi zadaje pytania. Proszę bardzo, to jest twój zestaw. Może być pędzelek do maseczki i ręczniczek do zmywania. Możecie zmywać rękoma, dłoń, ale łatwiej jest ręczniczkiem. Te ręczniczki są w Action, kochani. Kupcie sobie taki zapas, one się przydają w waszej przygodzie z cerą. Co tak otwierasz, wąchasz? Nie no, ja jestem w ogóle mega zadowolony z tego produktu i w ogóle dumny z ciebie. Zobacz, jak się udało i tyle osób brało przy tym udział. I cała marka uzdrowisko. No fajnie, fajnie. Po prostu to jest fajny produkt, który jest czymś nowym na rynku. I przede wszystkim fajnie, że influencer, tak? Influencer, twórca, youtuberka stworzyła coś takiego z marką. Nie jest to kolorówka, nie są to pędzle, tylko to jest coś pielęgnacyjnego, to jest coś nowego. Kochani, przede wszystkim jest to dla każdego. Dla każdego, tak, czy dla faceta, dla dziewczyny, nieważne w jakim jesteście wieku, nie podrażni was, nie przesuszy was. Fajowo. Jesteś podekscytowany, tak. Co? Dobra, no to zaczynamy. Masz swój słoiczek. Pamiętajcie o tym, że proszę maseczka jest musem. Jest takim, trochę jak taka śmietanka, bym powiedziała, nie? Taka z deser taki. Taki kremowy. No budyń można to nazwać, nie wiem. Bardzo, bardzo jest taka ubita, przez to, że jest ubita, jest bardzo wydajna. Tak. Tak, i myślę, że tyle wystarczy mi na całą twarz. Jest wydajna. A to jest nasze lusterko? Tak. O Jezu, ja tak nigdy się nie malowałem. Nie wiem, czy dam radę, musisz mi pomóc. Tak, to jest nasze bo lusterko. Bo ja to muszę mieć lusterko do tego. Tak. A dlaczego akurat ta marka, Karolina? Dlaczego uzdrowisko? Słuchajcie, bo nie wiem, czy wam o tym opowiadałam. Nie opowiadałam wam na głównym filmie. Słuchajcie, jeżeli taką mam brodę jak Mikołaj teraz. Jeżeli chodzi o markę, to byliśmy z tym pomysłem u dwóch wcześniej marek, które powiedziały, że nie są w stanie nam zrobić nic poza zwykłą glinką. A ja nie chciałam zwykłej glinki, bo zwykły glinek to macie mnóstwo na rynku. Możecie nawet kupić zwykłą glinkę i sobie mieszać z wodą i tak dalej. Co robi zwykła glinka? No oczywiście oczyszcza pory, ściąga. A dlaczego mi to cały czas stanie? To wyciszyłam. Ja tutaj się nie odzywam, bo wiecie, facet to ja się nie mogę rozdwoić. Nie ma podzielnej uwagi. Słuchajcie, chciałam coś więcej niż zwykłą glinkę. Chciałam, żeby tutaj był cały zabieg, żeby wiedziałam, co chcę stworzyć, ale żadna marka mi tego nie potrafiła zrobić i przez pandemię też była mała dostępność do surowców i tak dalej. No i słuchajcie, ja wam tu pokażę kawałek Darka, bo... Ja się przesunę zaraz, tylko ja tutaj, o, tak będę się malował. Tak. Malował maską. Maskował. Słuchajcie, padło na uzdrowisko, bo po pierwsze, jest to marka, którą wy lubicie. Ja robię research od około 2 lat, jeżeli chodzi o marki kosmetyczne polskie, bo chciałam, żeby to była polska marka. Tak, to jest marka, która się naprawdę kojarzy z świetnymi produktami i mega pozytywny ma ten PR i w ogóle bardzo, wizerunek. Bardzo, bardzo, słuchajcie, tak. Pozytywne komentarze. Jak nagrywałam chyba z 2 lata temu materiały dla Superfarm, czy z 1,5 roku temu, to już uzdrowisko się przewijało i lubiliście bardzo, powinniśmy mieć taką opaskę. Tak. Bardzo lubicie uzdrowisko i mi chwaliliście, że im mówiliście ten sobie kup produkt, ten, tamten. Ej, to się fajnie nakłada bardzo. No. Ja w ogóle mam pierwszy raz to na twarzy. I słuchajcie, pojechaliśmy do dziewczyn i ty nie byłeś na tym spotkaniu, prawda? Na pierwszym nie byłem. Nie byłeś. Nie było mnie. Słuchajcie, i przyszłam do dziewczyn po prostu z taką czystą kartką. Mówię, słuchajcie, chcielibyśmy stworzyć to, to i to. Tutaj mamy przykłady. Nie chcielibyśmy, żeby ta maska piekła, ale fajnie jakby miała te kwasy albo coś takiego, co będzie fajnie pielęgnacyjne. No i były z nami dziewczyny z uzdrowisko, z marketingu, z technologii i tak zaczęliśmy dyskutować o tych produktach. Wiecie, testować sobie na ręku. No i dziewczynom się bardzo pomysł spodobał i powiedziały, że coś popróbują zrobić. Ania Technolog, z którą notabene będzie live w środę. Zapraszam was na live'a na mój kanał. Live będzie rano, chyba około godziny 11-12. Jeszcze wam dam znać na Instagramie. Wrzucę wam zapowiedź i też wrzucę wam na naszą grupę na WhatsAppie. Jak nie jesteście, to macie numer na dole. Zapisujcie się. Kilkaset osób tam już jest. Jak będzie jedna grupa pełna, to zapisujcie się do drugiej. Tak. I tam będziecie dostawać powiadomienia na żywo, że jest live. Słuchajcie, chodźcie teraz, bo jest live. Tam macie też dodawane promocje, które są obecnie dostępne, filmy i takie ciekawostki, które, wiecie, żebyście byli na bieżąco. Taki newsletter, ale taki szybki i na pozytywny. Telefon.
jak ty dokładnie to robisz. No ja lubię tak to. Słuchajcie, no i wracam do tematu. Ania, która stworzyła skład, jest technologiem, będzie ze mną na live i słuchajcie, opowie wam o składnikach, które są w tej masce. Krok po kroku sobie przejdziemy przez składniki, omówimy dlaczego te, bo składniki są naprawdę wyjątkowe. Jest tu składnik, którego nie ma w żadnym innym produkcie, jest to roślinny kwas salicylowy. To jestem bardzo podekscytowana, bo kwas salicylowy działa świetnie na skóry łojotokowe, trądzikowe. No i ta, słuchajcie, maska przede wszystkim nie zastyga. Nie musicie teraz się tu pryskać i ona nie zaschnie i będzie miała działanie pielęgnacyjne. Teraz sobie siedzimy 10-15 minut w takiej masce, już po 5 minutach działa. Słuchajcie, w tym czasie jak sobie posiedzimy, to wymienimy baterię, bo nam się tutaj kamera zaraz rozładuje. Ale powiedz mi szybko. Ale chciałem wam też, ja wiem, że Karolina, ty musisz wymienić składniki, działania, ale ja chciałem powiedzieć to, co ja zawsze poruszam. No. To opakowanie, słuchajcie, oprawa, prosimy o zbliżenie. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Ten kolor zielony i w ogóle cała oprawa takiej natury, tych tutaj listków. No bo jest 98% natury, słuchajcie, w środku. To trzeba też po prostu powiedzieć, że to jest pięknie dopracowany produkt i opakowanie i po prostu nie zbije wam się to nigdy, bo w szkiełku to wiecie jak to jest. Słuchajcie, tak. Wysyłając też z naszego sklepu dostaniecie też taką karteczkę z opisem, którą będziecie mieli dołączoną do zamówienia. Oczywiście produkt dostaniecie na stronie Uzdrowisko, u nas na stronie. I u kilku drogerii partnerskich, ale to na dole będzie mieć info. Też dopiero tam. Później też się tam pojawią, ale oczywiście zapraszamy do nas na stronę. Od dzisiaj jest. Jest. Już jest. Już jest, już dawno było. Ale jakbyście byli na grupie WhatsAppowej, to byście wiedzieli, że wcześniej, że jest. Więc naprawdę, śledźcie tą grupę, to jest ważne. Dobrze. Dobra, wracamy za 10-15 minut i pokażemy wam, jak się łatwo zmywa, bo Darek nie znosi glinek przez to, że się ciężko. On nienawidzi. Ja wam przejdzie później. Dobra, wracamy. Dobrze. Później. Jesteśmy, minęło 15 minut. Jesteśmy. Robiliśmy sobie jeszcze zdjęcia. Więc troszkę mamy albo więcej tego, albo mniej. I teraz kochani, albo moczycie sobie ręczniczek, ja zmoczyłam nam ręczniczki, albo bierzecie sobie po prostu waciki. Takie waciki, które też zmoczyłam, można też tak zrobić. Okay. Najlepiej ręczniczek, Darek. Ja się bardzo czuję. Najlepiej ręczniczek? Tak, okay. Będzie ci po prostu łatwiej. Ja się czuję, jakbym miał jakiś zrobiony. A, ty chcesz mi też lustro? Tak. I teraz co, po prostu delikatnie, nie trzyjcie mocno cery, delikatnie. Ściągnijcie nadmiar maseczki. Ona ma lekko żółty kolor. Wchodzi. Łatwo. Tylko nie trzej. Dosłownie tak, okay. Przejeżdżaj po cerze. Mhm. O tak, i ściągaj sobie. Najgorzej jak w brodę, wiecie. I to jest takie jak. Nie, super, to jest trochę tak jak u kosmetyczki, aha, tak ściągają, nie? Właśnie. Ja wiem pomysł od ciebie, że włożyłem ten. Tak. Ja sobie później, słuchajcie, jeszcze przewracam. Nie, dobrze jest, naprawdę. I przelatuję po twarzy. Dobra, Karolina, powiedz teraz mi, kochana, jak ty się czujesz z tym, że masz kolejny produkt. No, powiem ci, że jestem bardzo ciekawa waszych reakcji. Właśnie. Jestem bardzo taka pełna obaw, ale wiem, że jak spróbujecie tej maseczki, to powiecie tak, tak, to jest super. Ale też fajnie, że zrobiłaś taki produkt, że jest dla każdego. To jest po prostu tak. Ważne, bo nie wszystkie dziewczyny się malują, nie wszystkie dziewczyny, wiesz, używają różu tak. Czy błyszczyka do ust. Każdy ma jakieś swoje preferencje, mhm. A taka maseczka naprawdę może być nawet dla faceta, takiego na przykład jak ja. Tak, to jest produkt unisex. Już naszym kolegom też rozdawaliśmy i bardzo są zadowoleni. No jak? Mi się zmyło w ogóle. Wstydź się przyznać, super. Że ja nie miałam tego nigdy na twarzy, tak, ale widzicie teraz moją prawdziwą reakcję. Na ręce to nie to samo, nie? Słuchajcie, no jestem dumna przede wszystkim, że to jest właśnie z marką Uzdrowisko, że to nie jest no name, że ja nie wypuściłam tego, bo myśleliśmy o tym, żeby wypuścić jako osobną firmę, jako nową firmę, ale też ciężko zbudować zaufanie do marki. Chciałam powierzyć to w ręce profesjonalistów i żeby ktoś zrobił to po prostu dobrze, ktoś to zrobi dobrze, badania, testy. Tutaj słuchajcie, 100%... Ma doświadczenie też tak naprawdę na rynku, tak? Tak. Też jest ważne. Ja to ci pomogę. 100% tutaj. Osób, które tą maseczkę używały, to było pod kontrolą lekarza, były zadowolone z efektów. 100%. O wow. 95% powiedziało, że kupiło produkt ponownie. To jest w ogóle tak wysoki współczynnik, że szok. Ale nie wiem, czy wspomniałaś o tym, Karolina, chcę pokazać, ale... pokazać nasze skóry! Czciutkie, nie wiem, zobaczcie. Czy dobrze zmazałem? Mam nadzieję, że dobrze, żeby nie było wstydu. Zobaczcie. Na liście. No. Co ty masz tu czerwone? Zobacz, nie, Darek ma od paru dni tak czerwone. Ja w ogóle przyszedłem jeden dzień, miałam siniak i nie wiem skąd. Ja nie wiem. A czy to z boksu. Wolnałeś się? Byłeś na boksie? Nie. Słuchajcie, skóra jest świeża, Brona, taka nie? Chłodna, a rzeczywiście miękka jest i nie jest czerwona, zauważyłeś? Ale. Nie jest czerwona, no oprócz twojego oka, który zatarłeś. Przed chwilą sobie przetarł. I tak, mam dla ciebie dopełnienie zabiegu, serum nawadniające na niedoskonałości, bezolejowe, to jest seria Uzdrowiska, to jest absolutny must have, tu jest krem. Więc najpierw nałóż sobie... Trzeba potrząsnąć. Nie trzeba. 2-3 kropelki serum. Ja mam serię anti-aging, bo jestem
bo mam pielęgnację anti-aging. Kocham te kosmetyki. A ty robisz tak instagramowo. Tak. Także nałóżcie sobie troszeczkę i wmasujcie. O, jakie to wklepcie. Jest... Pamiętajcie o tym, że po tej masce nakładamy pielęgnację. To nie jest tak, że maska i do spania, tylko nakładamy przynajmniej krem. Okay. Możecie nakładać makijaż, możecie iść na imprezę. To jest maska świetna przed wyjściem. I teraz niech się wchłania i teraz krem. Jakie masz uczucie po serum? Dobrze się wchłania, nie? Tak, tak. Ja wiecie co, ja nie lubię jak produkty są tłuste. Tak. Tutaj nie ma nic oleju, nic. Tak się wchłania tak idealnie i nie lepi się, to dla mnie jest. To są produkty niekomedogenne, znaczy, że nie zapychają. Mhm. Porów. I krem. I krem. Kremy są w tubkach. Ty masz ten na niedoskonałości, nawilżający. Friendly robię. A ja mam bezolejowy krem wygładzający. To już sobie na szyję ubierz. Nakładamy krem. Taką pielęgnację robimy razem. Tak. Może nigdy tak nie siedzimy, co? Nie, my nie mamy czasu razem. Musimy to robić, bo to jest fajne robić takie rzeczy razem. Zróbcie sobie ze swoim facetem spa. Fajne jest leciutki, nie? Takie mamy. No ktoś powie, że faceci nie używają takich rzeczy, słuchajcie. Moje ziomale na siłowni więcej produktów kosmetycznych używają do twarzy niż ja. To jest hit. No i jak piękna cara, resztę możesz sobie w dłonie. W ogóle bardzo ładnie pachnie. Tak, uzdrowisko ma bardzo ładne zapachy. Dobrze, kochani. Zapraszamy Was bardzo chętnie na stronę. Dajcie znać w komentarzach, pewnie już zobaczyliście to i na TikToku, i na Instagramie, i na shortsach, i filmy na YouTubie. Na pewno mnóstwo YouTuberów będzie to teraz testowało i mówiło o swoją reakcję na temat tych produktów. Tak. A my jesteśmy ciekawi Waszej opinii, więc jeżeli macie jakieś też nowe propozycje, nowe pomysły, albo co zmienić, co poprawić. No i przede wszystkim, jak użyjecie produktu, to koniecznie do nas napiszcie, czy to komentarz, czy w wiadomości prywatnej, czy na Instagramie. Będę wdzięczna za każdą opinię. Tak. I jestem przekonana, że Wam się spodoba. Jestem nadzieję, tego pewna. Się jestem tego pewna, więc to jest mega fajnie. Jak Twoja będzie? Nawilżona. Nawilżona, przyjemna. Masz jeszcze coś tak na dole. O. To ty musisz zobaczyć, bo wiecie, ja tu w podgląd patrzę. Ej, nie tak mocno, co ty tutaj jakieś... Przepraszam. Co, jeśli to jest cera. To jest peeling. To jest delikatna, to jest cera. Peeling ręczniczkiem. No tak, też. Tu też nie widziałam. No bo ja zabrałam lusterko. Tu też nie widziałam. Dobra, kochani, uciekamy. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. I widzimy się w kolejnym. Trzymajcie kciuki za nasz produkt. Buziaki. Pa, pa.